Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam do zaprezentowania nietypowy samochód, coraz rzadszy na naszym rynku motoryzacyjnym, mianowicie Alfa Romeo Giulietta. Tu mamy egzemplarz z 2019 roku, czyli końcówka produkcji, bo auta były produkowane od 2010 do 2020 roku. W międzyczasie trzy zmiany, trzy facelifting: 2013, 2016 i właśnie 2019, choć ten ostatni tylko był dokonany ze względu na zmienną emisję spalin. Natomiast ostatni grill, ostatni przód, ostatnia buźka właśnie w tym egzemplarzu to jest to. Myślę, że to jest najładniejsza odsłona Giulietty i chciałem właśnie jeszcze pokazać silnik, bo ze względu na to, że one nie miały bezpośredniego wtrysku paliwa, to użytkownicy bardzo chętnie montowali tutaj gaz. No i właśnie ten egzemplarz w gaz jest ubrany. Mamy tutaj instalację gazową, auto, spójrzcie, fantastycznie zadbane, w pełni serwisowane w ASO, na bieżąco było wszystko wymieniane. Poprzedni użytkownik był fanem marki, zresztą jak widać, kolor jest niepowtarzalny, auto jest w rewelacyjnym stanie technicznym. Spójrzcie, jak ładne mamy tutaj felgi, ładne czarne dziewiętnastki, dodatkowo ubrane w hamulce Brembo, zresztą widać żółte, ładne zaciski. Teraz troszkę o wnętrzu. Wnętrze duże, przytulne, jak to w Alfach. I mamy tutaj sześciostopniową skrzynię biegów, możliwość regulacji lędźwi w fotelach. Wszystkie szyby elektryczne, lusterka elektryczne, no i dodatkowo sportowego charakteru nadają nam nakładki na wszystkie tutaj pedały, gaz, hamulec i sprzęgło. No i przejdźmy dalej. Dalej auto ma całkiem sporo miejsca. Akurat przedni fotel w tej chwili jest maksymalnie odsunięty do tyłu, żebyśmy mogli właśnie pokazać te elementy w samochodzie. Natomiast w ogólnym rozrachunku całkiem przyjemnie Alfa jeździ się również z tyłu. Charakterystyczne dla Alfy mamy właśnie tutaj te otwarcia tylnych drzwi na górze. A w dalszej części i odsłonie samochodu kolejna charakterystyczna odsłona tylnego bagażnika. Mamy przycisk pod Alfą się mieszczący napisem i tutaj też mamy ładnie sygnowane Alfa Romeo. Instalacja gazowa. Auto wygląda naprawdę dobrze. W tym egzemplarzu mamy czujniki parkowania z tyłu plus kamera. No i Giulietta pięknie się nam świeci. Felgi, bym powiedział, niesamowite, a z tej strony możecie sobie zobaczyć, że tego miejsca jest całkiem sporo. To jest fotel już klasycznie ustawiony, nie jest ustawiony zupełnie do tyłu, także auto ma całkiem sporo miejsca, a przód od strony pasażera właśnie tak się prezentuje. Ubrany jest w dość ciekawe elementy wykończenia, a same wyposażenie i cała reszta to już za chwileczkę w środku. Więc odpalamy naszą Giuliettę. No i teraz tak. Duży ekran dokładany Alpiny. Myślę, że jest to świetne rozwiązanie, ponieważ w tradycyjnym układzie to radio nie spełniałoby wszystkich funkcji. A tutaj na start mamy kamerkę cofania, dość fajnie zoptymalizowaną. Dalej przejdźmy do menu. Także menu mamy dość bogato wyposażone. No i to jest tutaj ważna rzecz, bo poza Bluetoothem i wszystkimi łączeniami mamy Apple CarPlay również. Także myślę, że to jest w zasadzie najważniejsze i to załatwia nam większość rozwiązań technicznych związanych z ekranem i nawigacją i wszystkimi rzeczami dostępnymi już w nowoczesnych rozwiązaniach samochodów. Źródło, system, także myślę, że wszystko co należy tutaj mamy. Fajne, duże pokrętła, jeżeli chodzi o klimatronik. Także rozwiązanie jest wygodne, proste w użyciu. DNA, czyli mamy zmienne charakterystyki jazdy. Tutaj od instalacji gazowej jeszcze mamy przycisk. A pod DNA po kolei możemy sobie tutaj spojrzeć. Mamy
dynamik, czyli do dynamicznej jazdy, natural, czyli jak najbardziej ekonomiczna, w znaczeniu komfortowa też, all weather, czyli na pogodę złą, na deszcz, na śnieg i na wszystkie tego typu historie, czyli w sumie na zbliżające się zmiany temperatur i pogody, jak znalazł. Teraz, jeżeli chodzi tutaj o ustawienia, to mamy całkiem szerokie spektrum możliwości takich ustawień indywidualnych w tym samochodzie, w tym egzemplarzu, także ten komputer taki pokładowy jest całkiem ładnie rozwinięty, jest dobrze funkcjonuje. Co dalej? Dalej mamy jeszcze cruise control, czyli mamy tempomat. No i w zasadzie możemy jeszcze sobie tutaj uzupełnić informacje dotyczące wyposażenia o multifunkcyjną kierownicę. Mamy tutaj zestaw pod tytułem możemy się łączyć z tą funkcją Bluetooth i funkcją głosową, a tu wszystko co związane właśnie z zestawem głośnomówiącym. Poniżej mamy wszystkie wejścia USB, OX i tutaj też troszeczkę jest wejść, nawet mamy HDMI. Teraz dalej idąc, właśnie musimy sobie zahaczyć o serwis, bo serwis to bardzo mocna strona tego samochodu. Auto było przez cały czas serwisowane w ASO i na podporę tego mamy tutaj przepięknie poprowadzoną książeczkę serwisową. Już Wam tutaj wszystko pokazuję, także auto w pełni serwisowane do samego końca. Na dzień dzisiejszy samochód ma niecałe 76 tysięcy przebiegu, także wszystkie łącznie z przeglądami, wszystkie przeglądy łącznie z przeglądami nadwozia też właśnie tutaj są ujęte. Także książeczka bardzo dobrze poprowadzona, bym powiedział perfekcyjnie. Jeżeli chodzi o wykończenie, tu bym powiedział, że taka imitacja szczotkowanego aluminium też całkiem przyzwoicie wygląda. Bym powiedział, że nawet tak usportawia troszeczkę ten samochód jako kolejny element sportowych elementów w tym aucie. No i podsufitówka ładnie nawiązuje, taki delikatny popiel, więc wszystko jest utrzymane w takiej dobrej tonacji popielu i czerni. Tu mamy miłą niespodziankę, kolejny schowek, nadmuchy na szybę. Myślę, że auto naprawdę wygląda dobrze. Myślę, że jeszcze lepiej się prowadzi, także za chwileczkę kawałek się przejedziemy i opowiemy sobie o odczuciach podczas prowadzenia naszej Juliette. No to jesteśmy w środku, jedziemy i zaprezentujemy tryby jazdy. Mamy system DNA i teraz po kolei w naszych trybach mamy system Dynamic, czyli ten dynamiczny. I zobaczymy, jak przy systemie dynamicznym nam się nasza Alfa tutaj składa w zakrętach. Powiem, że biegi, no bo to ręczna skrzynia, czyli nie ma tutaj wersji automatycznej, w związku z tym automat nie będzie nam przytrzymywał samodzielnie biegów na wyższych obrotach. Ale jeżeli chodzi o tutaj sytuację związaną z samym prowadzeniem, trzymanie się w łukach i taką dynamiczną jazdą, to auto utrzymuje się, bym powiedział, rewelacyjnie. Jednak Alfa Giulietta zawsze miała charakter dość sportowy, także auto w systemie dynamicznym jeździ bardzo ładnie. Ten egzemplarz mamy naprawdę bardzo dobrze utrzymany, cały czas serwisowany, z niewielką ilością przebiegu, tylko 75 tysięcy, niecałe 76 w sumie, także auto naprawdę wygląda świetnie. No i teraz próbujemy zmienić na natural, czyli zupełnie przeciwieństwo tego systemu dynamicznego, czy tej charakterystyki o stopniu dynamicznym. No i teraz jedziemy dalej. Tutaj auto zdecydowanie jest bardziej leniwe i w łukach też przemieszczamy się bardziej miękko. Jest dynamiczny, choć nie tak jak w trybie dynamik, także różnica jest w jakimś stopniu odczuwalna.
No i teraz zmieńmy sobie na tryb, momencik, all weather, czyli na taką trudną pogodę. Zobaczymy, jak przy tej trudnej pogodzie sobie będzie radził. Nie ma tutaj jakiegoś dużego znaczenia. Najprzyjemniej jednak jeździ się w tym trybie dynamicznym. Jest bardziej zrywny ten samochód i prowadzi się go najciekawiej, bym mógł powiedzieć. Między tym all weather i natural to dużej różnicy tutaj nie wyczuwam, natomiast dynamik naprawdę to dynamik. Także użytkując na co dzień, nie wiem, czy bym nie zostawił sobie na tym trybie dynamicznym. Skrzynia chodzi ładnie, płynnie. Biegi tutaj bardzo ładnie się wybierają. Po prostu Giulietta. To był jednak dobry produkt, naprawdę. Uważam, że to bardzo ciekawy. Ten to w ogóle ciekawy egzemplarz, a w ogóle to fajna produkcja była. No i tu już mamy już nowe logo, takie czarno-białe, także już w nowym tonie utrzymane. Też to ciekawe. A poza tym cały samochód, bym powiedział, że jest przytulny, przyjemnie się nim jeździ. Fotele są dość długie, jeżeli chodzi tutaj o podparcie nóg, więc też wygodnie. Zawsze byłem fanem, może nie całej marki, ale na pewno Giulietty, ponieważ są to samochody takie dość sprytne, miejskie, a jednocześnie wygodne i umożliwiające podróżowanie na dłuższych odcinkach. Także sam samochód sobie naprawdę jest ciekawą propozycją. Także cóż, do następnych odsłon, myślę, kolejnych ciekawych egzemplarzy aut oferowanych w naszej sieci sprzedażowej Papis. I do następnego. Cześć.